Chciałem zapytać o tę miejscowość pod takim kątem zawodu. Bo wiadomo, że ludzie żyli z roli dawniej i rola była podstawą życia. Uprawa ziemi, hodowla i tak dalej. Ale zapytam, czy ktoś jeszcze zajmował się jakimiś takimi zajęciami dodatkowymi? Wiadomo, że był kowal, bo musiał kuć konie, bo to było podstawowe. I rozumiem, że gdzieś tutaj w pobliżu była kuźnia chyba. Tu po sąsiedzku. No właśnie, tak mi się robiło o uszy. Ale czy były jeszcze jakieś inne zawody, czy takie zajęcia rzemieślnicze dodatkowe? Czy raczej nie? Nie pamiętam, żeby tu się tak... No, był szewc. A no właśnie. Szewc kucharski. Aha. Kucharski Jan. Ale stary kawaler, no i zmarł, no już dawno, może jakieś ze 30 lat temu. No, Przygocki był krawiec. Proszę. Przygocki był krawiec. No to on szył na szeroką skalę. Jeszcze mieszkał tu w podwórskim tym budynku, to szkoła była. No to tu miał ten warsztat cały. No później postawił sobie domek, tam jak do kotli się idzie. No i tam szył. Nawet miał czeladników. No, kilku chłopców było. A tak, no to więcej to... Masarstwo? Ono masarstwo, no właśnie Czarnecki. Był Czarnecki, co robił... No i Panek. Konstanty Panek. Czarnecki Wicenty, no to oni robili, no, dobre wyroby, dobre wyroby. Teraz nieraz wspominają ludzie z kotlic, że czuli w kotlicach, że Czarnecki robi kiełbasę. W kotlicach było czuć. No ale ile on tych kiełbasy mógł zrobić? Czasem zabił jedną świnię, czasem zabił dwie. No ale teraz w sklepie, w tych witrynach, no jest 100 kilo, 200 kilo kiełbasy i nie czuć. No a tu w kotlicach było czuć kiełbasę. wędzenie, no. A z takich zawodów mechanicznych, jakaś obróbka, coś, ten Ciosk Edward? Ciosk Edward, no on był taki ślusarz. No właśnie, on do wysokiej ślusarz. Klasy. Proszę? Wysokiej klasy ślusarz. Wysokiej klasy, on był bardzo dokładny. Broń potrafił zrobić. On uczył się w Kielcach u Kluźniaka. Kluźniak to był podobno dobry fachowiec i tam się uczył. No ale pod adresem jego to można powiedzieć, że tam była dokładność. No i przewóz przez Nidę. No. Do szkoły to pan chodził do Sopkowa czy do Mochska tutaj? Jak to wyglądało? I czy do szóstej klasy w Mochsku było, a siódma klasa już była w Sopkowie. Pieszo trzeba było, na rowerze trzeba było dojechać, jak to było? Pieszo, co tam miał rower? Miał rower kierownik szkoły Żachowski Franciszek, tak się nazywał. No był wysokiej klasy nauczyciel, który w 1958 roku wystał do książa wielkiego. Tam sobie postawił budynek, no tam miała jego żona, ona z książa pochodziła, dostała placówkę tam z ojcowizny, dwie morgi, no i tam postawili sobie domek, nawet tam byłem, przewoziłem ich, no miał tu 60 uli, te ule przewoziłem tam. Na te dwie morgi. Mieli dzieci jakieś? Nie mieli. Czyli do szóstej klasy tu w Mochsku, a później do Sopkowa. Do Sopkowa. I klasa, która siódma? Siódma. Tylko siódma, bo wtedy się siedem było. Tylko to kto uczył matematyki w tym Sopkowie? Matematyki? Liebenhof? Chyba Liebenhof. Włodzimierz Liebenhof. No. I była taka Zofia Sputo. Nauczycielka, ale to była od polskiego. Co może pan powiedzieć o tym Liebenhofie? No, to był taki
rozrywkowy kierownik szkoły. I był bardzo fajny. Lubiał dzieci, lubiał. No sam miał córkę i syna w Krakowie. I córce to nie pamiętam jak było, ale synowi był Józek. Zawsze mówił, mój pieruński Józek. Bo miał takie przysłowie pieruńskie. Czyli on tu mieszkał sam. Mieszkał sam. Podobno był świetnym matematykiem. Mój tata tak wspomina, że liczył na palcach, mówi. No wspominam po prostu szkolne lata bardzo mile. Chociaż to były lata ciężkie. To nie takie jak dzisiaj mam młodzież. Nie miałem wszystkich książek. Trzeba było iść do kolegi pożyczyć. Czy tam się nauczyć. No, od 17 lat poszedłem już do pracy. W którym miejscu ta szkoła wtedy była? Tu, gdzie teraz to boisko. Tutaj naprzeciwko, tak? Mhm. A w Sopkowie? Gdzie? A w Sopkowie, tu jak jest teraz boisko i koło banku. Tutaj na tym placu, w tym żydowskim budynku. Tu było w żydowskim budynku, podobno po Berku. Że to była berkówka. No. To był kwadratowy budynek, dosyć duży. Ale no niski. Też tam chodziłem. Tak? I po szkole do pracy od razu? I po szkole do pracy. No wyjechałem, miałem 17 lat, wyjechałem aż za Jelenią Górę, do Lubania Śląskiego. Tam pracowałem w fabryce tekstury. Ale tylko półtora roku, bo zachorował ojciec i musiałem wrócić już do domu, do pomocy ojcu. No mając 22 lata, no pojąłem żonę. I tak już spędziliśmy 62 lata ze sobą. Trochę sporo. Piękny jubileusz, tak trzeba powiedzieć, piękny. I pracował pan całe życie zawodowe późniejsze już w Sopkowie. W Sopkowie, w piekarni. Najpierw ta piekarnia była tutaj przy wjeździe do Sopkowa. Tu, gdzie teraz jest ten magazyn Smolarka. U Smolarka, o, tu była piekarnia. No i robiliście jeden z najlepszych chlebów w województwie. No, można powiedzieć, że było trzy zmiany szły cały czas. No z mojej zmiany, nie to żebym się chciał pochwalić, ale z mojej zmiany szedł chleb po trasie i do Jędrzejowa i do Kielc. A z innych zmian, no przecież piec ten sam, mąka ta sama. Dlaczego był inny smak chleba? Nie wiem tego. Z zawodu jestem piekarzem, mam papiery czarnicze i także. Ale o tym to nie mam pojęcia. Od czego to zależało? I w tej nowej piekarni, co poszliście za cmentarzem, też był luksusowy chleb. I to polegało na tym, że dobra kwasowość w terminie to było robione. No, można powiedzieć, że głównym szefem to był Kaczkowski. On nie miał żadnego wykształcenia, bo nawet 7 klas kończył w Chęcinach za mojej pracy w piekarni. Ale jako fachowiec pod adresem piekarstwa to nie było fachowca lepszego. I pilnował. I pilnował, tak, okropnie pilnował. No. Także, że dzięki jego pracy, aktywności i takiego doświadczenia, no, był ten smak chleba. Tak jest. Zawsze Mokrsko kojarzyło się mnie z pięknymi, licznymi odpustami. Nie było chyba w okolicy takich odpustów. No, Mokrsko był obfity odpust. Tak. Jak to wyglądało, to życie parafialne dawniej tutaj, w Mokrsku? No, mogę powiedzieć, że nie tak jak dzisiaj. Kościół był pełen.
nie mieścił ludzi w kościele. Stali poza kościołem. To jak przeważnie w okresie zimy, to para szła jak z jakiejś kotłowni, z jakiejś rzeźni. Tak było gorąco. No a dzisiaj no, 15 ludzi wyznaczony jest, tyle ma być. No jest 30, jest czasem, bo liczę, nawet liczę. Chcę wrócić do tych księży, tutaj do tej parafii. Tu był taki ksiądz Skalski. No przed Skalskim w czasie okupacji to był ksiądz Kobiński, Stanisław Kobiński. Pamiętam nawet imię. Taki był, taki miał widocznie po ospie. Dziubaty był, miał twarz taką dziubatą. No po Kobińskim był dopiero przyszedł Skalski. To przed 1945 roku. No był 10 lat. No po Skalskim przyszedł ksiądz Sadej. On był tam skądś od Górna. No był tylko zaledwie rok. No przyszedł taki, przyprowadził takiego organistę. Pięknie śpiewał, pięknie grał, ale lubiał sobie popijać. I dlatego wydalił tego organistę. Jak wydalił organistę, no to ludzie się zebrali i wydalili księdza. No i po nim dopiero był Niepsuj, który był w Sopkowie. Był w Sopkowie. No po Niepsuju był który zmarł u nas, ksiądz Brzozowski. No, był później ksiądz Zygmunt Nawrocki. Później był po Nawrockim był ksiądz Lis. Przedtem Tkacz. Ksiądz, a Tkacz był jeszcze. A to Polisie był Tkacz. Polisie był Tkacz. I, no też był 10 lat tylko. No, i wystał. No w zeszłym roku zmarł. Ksiądz Tkacz. No był kaznodzieja. Okropnie był kaznodzieja. Wybitna postać. Wybitna postać, okropnie. Mieliście szczęście tutaj. No po tym Tkaczu, no przed ten ksiądz obecny, ksiądz Jajeśniak, Kazimierz Jajeśniak. Lis i Jajeśniak. No, Lis i Jajeśniak. No. Jak pan wspomina księdza Tkacza? Tak jako człowieka, stosunek do ludzi, te jego rozmowy z rolnikami. Był bardzo koleżeński. Był bardzo, nawet może za bardzo koleżeński. I dlatego musiał wystać. Bo to go zgubiło, to co najlepiej chłopy lubią. No. Ale był dobrym kaznodzieją. No, koleżeński był, no, gospodarczy był też, trzeba powiedzieć, że można go zaliczyć do gospodarczego księdza. No, miłe wspomnienia. Mogę powiedzieć, że miłe wspomnienia mam o nim. Szanowany był tu i przyjeżdżał na uroczystości różne, nie? Ale jeszcze do tego księdza Skalskiego na chwileczkę wrócę, bo on tutaj też był takim księdzem z powołania, jak to mówią. Dzwony tutaj otworzył. No, ksiądz Skalski, on przyszedł rodem z Ojcowa. Spod Krakowa, czy z Zakrakowa. Gdzie jest ojców, nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale z Ojcowa, rodziców. On był jedynak i został księdzem. No, był na studiach, bo on znał 7 języków znał. To był bardzo wykształcony ksiądz. No, wykładał nawet w seminarium duchownym w Kielcach. Ale zwiedził całą Ziemię Świętą. Jerozolimę, Palestynę, Amerykę Północną, Amerykę Południową. To on był bardzo wykształcony człowiek. No. No i gospodarczy. Ale oszczędny, bardzo oszczędny. Na sobie najbardziej w tenisówkach latał na co dzień.
do szkoły dochodził do koty z pieszą. Buteleczkę mleka w kieszeń i kromeczkę chleba, żeby czasem nie przytył. Bał się otyłości. A przywiózł ciężkie dolary ze Stanów. 20 tysięcy przeszło dawnych dolarów. No, seminarium podobno w Kielcach i to jest prawie jego. Za jego pieniądze. I on przywiózł pieniądze na szkołę katolicką. Biskup tak? go tam wysłał. I miał też jeszcze jeden wielki wkład, mianowicie Powstanie Śląskie. Biskup go wysłał i agitował za Polską na Górnym Śląsku, także na Śląsku Polskim. A to tego nie słyszałem. No, ja tu mówiłem to swego czasu tu u was na parafii, jak mnie ksiądz zaprosił, jak była rocznica, jak te tablice jemu tutaj stawiali, nie? W tym to mówiłem. Postać wybitna. Czy taki stosunek do ludzi był taki chyba też przyzwoity, bezpośredni? Tak, tak. Tylko był troszeczkę taki dziwak. Mhm. Jak sobie coś nie umyślał, to musiał być po jego. Bo nie było źle, ale musiał być po jego. No. Ale był dobrym księdzem. Trzeba powiedzieć, że był z powołania księdzem. No kazania, no to takie prosto z Ewangelii. Takie typowo, to co w Ewangelii, to on rozszerzył to ewangeliczne postacie i w ogóle, no. No bo Tcharno to już, jak zaczął mówić, to nie było człowieka, żeby nie płakał. On też zarazem pobudzał wszystkich do płaczu. Czy tutaj po wojnie w Moksku była próba stworzenia jakiegoś spółdzielni produkcyjnej PGR-u, czy nie było takiego? Była. Była spółdzielnia produkcyjna, ale była krótko. Było tu parę takich założycieli, niby zgromadzili te pola do... Chcieli zgromadzić, żeby to była taka w jednym kawałku, ale to im się nie udało i to się rozleciało. Ci rolnicy, którzy te ziemie im zabierali, to jak spółdzielnia zasiała, to oni wychodzili i siali od nowa. Tego samego roku. I nie pozwolili, żeby spółdzielnia się zawiązała. No. Ziemie tutaj dobre, więc gospodarzyć, ludzie gospodarzyli i z tego mogli żyć. Tylko, że ciężkie do uprawy chyba, nie? No, ziemia jest ciężka. Ziemia jest ciężka. Nawet jak byłem na weselu u Ryszka Barana, co za kościołem mieszkał, stolarza syna, za Częstochową w Starokrzepicach, to spotkałem się z Szymanowskim na tym weselu, z dziedzicem byłym. No i rozmawiałem z nim, czy mu nie żal tego majątku. A on mówi, że nie żałuje w ogóle. Bo dawniej to było dawniej, a dzisiaj kto by przyszedł do mnie do pracy? Zresztą za ćwierć żyta, za 25 kilo żyta pracowali wtedy u Szymanowskiego, u rodzica. Nawet moja siostra tam chodziła. 25 kilo żyta na miesiąc. No to jest śmieszna, no ale ludzie i tego się czepiali, bo żeby przeżyć. Tak jest. Pamięta pan w połowie lat 70. tutaj taki pan Włodzimierz Pyzik, archeolog z Kielc, taki wysoki, postawny człowiek. Był u mnie w domu. No właśnie, był u mnie w domu z synem. Mhm. On prowadził tu wykopaliska na tej górze dworskiej. No. Ale on z Kielc. Tak. Z Kielc. Znam tą postać, bo jak mówię, przychodził tu. I nawet się kolegował jego syn z tą córką, która tu jest w domu. No. On ciekawe rzeczy tutaj poodkrywał. Tak? Tak. Napisał taką książkę właśnie o archeologii Górki Pietruszczyckich. No to o tym to nic nie wiem. Nic są nie materiały. W każdym razie on połowie lat 70. nie tak jakoś. Tak. No, przychodził do mnie na bób. Jak żona ugotowała, to przychodził, zapraszałem go na bób. Też umiał grać na organa i umiał, tak dalej. Umiał, nawet i u nas grał w kościele. Tak, grał. Tak, wiem o tym i stąd wiem, że właśnie byłem blisko. Już nie żyje, ale zmarł.
No, dawno zmarł? Już parę lat temu parę zmarł, lat temu. Tak. No, w jakim wieku on był? No, starszy człowiek. On mówi, 40 lat chyba pracował w tym muzeum samym. No, to już samo to. Tak, tak. No, olbrzymie zbiory tam były, miał wiedzę olbrzymią. I bardzo ciekawa ta praca o tej archeologii. No, tak trzeba powiedzieć. Jak pan widzi te przemiany tutaj, które się dokonują teraz na wsi tutaj, w tych, bo tu przemiany są to, co było dawniej, wszystko okazuje się odchodzi, nie? To jest całkiem co innego. To jest, no właśnie. Ja uczyłem z ojcem cepami. Na dzisiaj, gdzie czego szukać? Nawet żeśmy w trójkę musieli, matka, ojciec i ja, no trzeba było ten rytm utrzymać, żeby to... żeby się nie pomylić. No. No i żeby czasem jeden drugiego też nie uderzył. No. A dzisiaj całkiem inna rzeczywistość. A dzisiaj to jest co inne. Ma pan możliwość porównania, nie? No dzisiaj cóż, żniwa dawniej były ciągnęły się tygodnie. A dzisiaj jeden dzień, no u mnie było 5 hektarów pola, no ja dokupiłem jeszcze z żoną 4 hektary, także w tej chwili jest nawet ponad 10 z groszami. Ale to jest dzień żniw. Ale inna praca, niedawniej żniwa to był wysiłek całej rodziny. No pewnie, że tak. No. Trzeba było skosić, postawić w mędle i później zwozić, a jak to się rozdeszczyły, to nie były takie pogody jak dzisiaj, to zrosło, trzeba było ich rozrywać, bo to się zazieleniło całe. To była ciężka praca. Nasza praca w młodym wieku to było coś okropnego. Orka koniem. Jedna skipa 10 cm szerokości. Znaczy wjedzie na traktorem na 5 skip i zajmuje metr czy więcej obszaru na raz. No bronowanie czy uprawa ziemi, no to jest mechanicznie, no to jest co innego. A przed tym konik. Ale był czas na wszystko, a dzisiaj był nie ma czas. No, był czas omucić cepami, był czas zwiać pod wiatr i ojciec zawsze zakładał sobie chustkę. I pod wiatr, taką wiatrka się mówiło, i taką szufelką, żeby plewy, i te plewy szły na niego, no bo żeby ziarno było czyściejsze. No a dzisiaj na to się kajcie zaczęło. O czym tu mówić? Co było zaletą tamtych czasów? Jak pan, te życie wiejskie, zabawy, jakaś taka radość, nie wiem jak to nazwać. Bo chyba były zalety też tamtych czasów. No, zabawy to były prawie, że co tydzień. Ja byłem, jestem od najmłodszych lat strażakiem. No w tej chwili to już w stanie spoczynku, to się już o tym nie mówi, ale byłem przez chyba 15 lat sekretarzem straży w Mokrzku. No to żeśmy te zabawy urządzali jako dochodowe i to się nawet udawało. Także, że żeby jakiś grosz był w straży, no to trzeba było. No ale to była strasznie zaangażowana. Młodzież przychodziła na te zabawy i to z odległych wiosek. No. A dzisiaj wszystko ucichło. Ale straż tutaj ma takie tradycje na procesje wszędzie, nie w uroczystościach? No przeważnie na ta Wielkanocne święta, na Wielki Piątek, na Wielka Sobota, Niedziela, Rezurekcja, no to już straż obsługiwała, no jest to... Jak jest procesja rezurekcyjna, to strzelają czy nie? Tu jest ten zwyczaj? Nie, ma nie tego. U nas nie było tego. A w Sobkowie było przez tak? Tak jest. U nas tego nie było. No Boże Ciało, no to też już straż prowadziła księdza zawsze z orszakiem. A jaka jest tu trasa procesji Bożego Ciała? No, jest na Dolnym Mokrzku, to tam ta figura stoi w środku Matki Bożej. No i tu pod Florianem, no i tu do figury na Górnym Mokrzku. No i tu ostatni ołtarz był koło kościoła, czwarty. No ale to były rzesze ludzi wtedy, a dzisiaj nie ma. Rzeczy, nie? Nie ma. Był też śpiew,
Było to tak po Bożemu, a dzisiaj ją rozciągnięci rozmawiają o polityce. No to to jest, jaka to jest wiara? No ale tak się zmieniają czasy. Lubi pan śpiewać? Lubię. Był tu chór w kościele kiedyś? Prowadził go ktoś? Ja śpiewałem w tenorze. I ja prowadziłem po prostu cały tenor. No miałem dobry głos. No. A dzisiaj też jak gdzieś jestem w towarzystwie, to beze mnie bez śpiewu nie ma. Nie. To jakiś organista tu prowadził ten chór? Tak Szczeciński. To był wysoko wykształcony organista. Skąd on organistowski. Skąd on tutaj przyszedł? Skąd przyszedł, to nie wiem, ale ożenił się w Brzegach u Chatysa. Tu jak była stara gmina. Na górce, to przez drogę była jego rodzina, nawet tam byłem z nim u tej rodziny. I później poszedł stąd gdzieś? I tu zmarł. Tu zmarł i tu jest pochowany na cmentarzu. No. Te chóry były takie właśnie w Sopkowie, dawniej w Brzegach. Pięknie śpiewali. Pięknie. No było to, że śpiewaliśmy po łacinie. Aha. To było, trzeba było chodzić na próby. Ja sobie nie mogę tego wytłumaczyć, bo pracowałem w Sielcach, 6 km do stacji do Sopkowa. No, wysiadłem w Sielcach, pracowałem na stadionie w jednostce, jako hydraulik. No tam też była odległość, ile? Ze 6 km? Na pewno. Przyjechałem na 4 do domu, no trzeba było jechać w porę. Przyjechałem na wieczór, szedłem na próbę do kościoła. Z próby z kościoła szedłem na próbę, bośmy utworzyli taki teatr. Występowałem na scenie. Nawet. Graliśmy Mundur z Fatem. Taka była sztuka. No trochę było grane nawet o Giesie było. No nie o tym naszym. No, nawet był tutaj prezes Domagalski kiedyś w Sopkowie. Przed wielkimi pretensjami do mnie mówi, panie Ciosek, dziwię się panu, że pan tu pracuje i pan tak obczernia jest. No bo ja wtedy mówiłem taki monolog. No i także trochę było, że o łapówkarstwie, o tym, o tamtym. Ja mówię, panie prezesie, przecież to była sztuka przywieziona z WDK-u z Kielc. To, co było w książce, tośmy to nagrali. No, no ale pisarek wtedy występował jako prezes. No i on, jak zadzwonił telefon, taki był telefon sztuczny zrobiony, że zadzwonił telefon, no to słucham Domagalski. No i właśnie o to mu właśnie chodziło, że wymienione było jego nazwisko. No ale to było do śmiechu, no do śmiechu, do rozrywki ludziom. I długo funkcjonowaliście, ta grupa? I z tej próby, jak wracając jeszcze do tego, przychodziłem o 12 do domu. A za 15:15 szedłem na pociąg. Tyle było spania. To były czasy dobre. Ale nie narzekałem. Nie narzekałem. Także były to czasy wesołe i był czas na wszystko. A dzisiaj gdzie ta młodzież jest? Co ona robi? No, w latach 70., 80. Związek Młodzieży Wiejskiej działał, tak? Dość ich było widać trochę chyba tutaj, nie? Czy raczej niespecjalnie? Ja też. ZMW. Było ZMW. Nawet był Mieczysław Plich był i przewodniczący wtedy. Nie? Ale ja nie miałem czasu być razem z nimi. Bo jak mówię, że do pracy. Z pracy do kościoła, z kościoła na próbę, na przedstawienie, no i to... Długo ten teatr amatorski tutaj działał? Do 81 roku. To przez ile lat? Jak stan wojenny nastał, tak to się rozwiązało. Ale jeździliśmy
I w Sobkowie wystawialiśmy sztukę, i w Brzegach, i w Żernikach, w Mockowicach. Ile was tam było osób? Chyba 10. 10 chyba. Także trochę piekarz, trochę rolnik, trochę aktor. No miłe to są czasy i wspomnienia. Jeśli chodzi o szkołę, to tak pani Ziętanowa była tutaj dyrektorem przez wiele lat, a przed nią ten Żelichowski. A przed nią był Żelichowski. Stefan, który wystał już na emeryturę do Jędrzejowa. Nauczyciele uczyli stąd, czy dojeżdżali tutaj do szkoły? Z Jędrzejowa. Była taka pani Snopek, co ona z Jędrzejowa dojeżdżała. To była taka pani Skrzypcowa, co też, no ale to oni mieszkali tutaj, to osadzili tu. On był krawcem w tym czasie, no ona uczyła. Z domu nawet się nazywała Świtek, nawet tam byłem u niej w Jędrzejowie, bo jakoś wyznaczony był na podwodze, żeby zawiedził na konferencję i tam byłem w gościach. Mochowsko miało zawsze dobre połączenie z Jędrzejowem, nie? Tymi autobusami. Autobus chodził tutaj. No nie? No, chodził. Lepsze niż Sobków. No, trzeba powiedzieć, że było tych autobusów, 9 kursów było w ciągu dnia. O 6, o 7, o 9, o 10, o 11. Także było aż do godziny 21. Ostatni odchodził z Mokrza o 21. Dobrze. Nie wiem, czy myślałem. Dobra, dziękuję. Dziękujemy, panie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Super. Tak, taka właśnie wsi spokojna, wsi wesoła. Niebo błękitne nad nami, a dalej góry las. Słońce nam jasno przyświeca, a nocą tysiące gwiazd. Ach, Kieleckie, jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj. Tu przeżyjesz chwile cudne, tu przeżyjesz miesiąc maj. Jakże nie kochasz tej ziemi, do której serce się rwie. Wszystko tu swojskie i bliskie, i tutaj wracaj, bo gdzie? Od ogniska do namiotu pora czekać, pora nas. Już nadchodzi nocka bliska, a Kieleckie żegna nas. Piękna jest ziemia Kielecka i góry te świętokrzyskie, no i folklor, i piosenka, ludowe melodie wszystkie. Gdy śpiewam o naszej ziemi, to radość me serce ściska, bo ta nasza Kieleczyzna każdemu sercu jest bliska. Bo ta nasza Kieleczyzna każdemu sercu jest bliska. Piękna jest ziemia Kielecka, piękne są góry i lasy, i to wszystko się już zmienia, bo i zmieniają się czasy. Dziękuję. To my dziękujemy, super.